Wraz z wiekiem, wraz z upływem lat, zmienia się nie tylko nasza twarz, ale także nasze ciało. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak wygląda nasze ciało, jak zachowują się uda, pośladki, brzuch, ramiona, wtedy kiedy chodzimy, wtedy kiedy nasze ciało pracuje. I zwracamy uwagę na to właśnie, jak ta skóra wygląda. Dlatego w tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o zabiegach dedykowanych na okolice całego ciała i co możemy zrobić, żeby nasze ciało ujędrnić i sprawić, żeby wyglądało piękniej. Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że nasze ciało potrzebuje stymulacji, potrzebuje pracy, którą wykonujemy codziennie, czyli bardzo liczy się to, jaki mamy styl życia i to, jak o to ciało dbamy. Czyli wiem, że będę się trochę powtarzała, ale przede wszystkim regularna aktywność fizyczna. Treningi siłowe, treningi aerobowe sprawią, że ciało będzie wyglądało fajniej, będzie wyglądało jędrniej. Jeśli będzie odpowiednia masa mięśniowa, tym samym cała nasza skóra będzie wyglądała lepiej, ale nie zawsze to wystarczy do tego, żeby tą jędrność skóry utrzymać, bo mięśnie to nie to samo, co taka skóra, ale na pewno warto jest podtrzymywać tą aktywność fizyczną regularną, nie tylko dla ciała, ale także dla ducha. Druga sprawa jest to, jak prowadzimy tryb życia w pracy. Wiem, że większość z Was ma pracę siedzącą, siedzimy, co nie do końca dobrze wpływa na kształt naszych pośladków czy naszych nóg, celulitu na udach. Więc faktycznie zadbajmy o to, żeby w trakcie pracy robić sobie przerwy na to, żeby wstać się, poruszać się, napiąć pośladki, może nawet gdzieś w toalecie zrobić jakieś drobne ćwiczenia, żeby troszkę się rozruszać, żeby nasze ciało nie spoczywało na naszych pośladkach przez cały dzień, całe 8 godzin pracy. Po trzecie, jeśli chodzi o styl życia, nawodnienie. Zbyt mało myślimy o tym, ile spożywamy wody w ciągu dnia, a to faktycznie wpłynie na to, jak wygląda nasza skóra, jak wyglądają nasze tkanki, jakie są mięśnie, jaka jest sprężystość skóry i to też wpłynie na to, jak wygląda całe nasze ciało. No i oczywiście odżywianie. Nie chodzi o to, żeby wytrzymać jakąś bardzo restrykcyjną dietę, ale faktycznie, żeby zwracać uwagę na to, co jemy i jak się czujemy po tym, co zjemy. Słuchajmy naszego ciała, nie przeładowujmy się kalorycznie, nie przeładowujmy się rzeczami, nazwijmy to, niezdrowymi tak ogólnie, dlatego że nie jest to filmik o zdrowym odżywianiu, ale faktycznie zwracajmy uwagę na to, co jemy. Wiem, że coraz więcej na to patrzymy, ale tutaj też taki mój apel na krótko, na wstępie. Jako drugi wstęp, już dedykowany do zabiegów na ciało z zakresu medycyny estetycznej, chciałabym Wam podzielić zabiegi na takie dwie kategorie. Pierwsze to są zabiegi, które rewitalizują, stymulują, zagęszczają skórę, czyli dbają o to, żeby skóra była jędrniejsza, żeby nie opadała, żeby była grubsza, żeby nie tworzyły się takie, powiedzmy, linie, zmarszczki na naszym ciele. A druga grupa zabiegów to są zabiegi, które będą taką sylwetkę modelowały, czyli nie będą wpływać na jakość skóry, ale bardziej na wymodelowanie sylwetki. W tym drugim przypadku właśnie jak największe znaczenie ma to, jaki mamy styl życia, jaką mamy aktywność fizyczną, ponieważ nie wymodelujemy sylwetki po prostu zabiegami, które wykonujemy raz, dwa razy na tydzień, czy nawet czasami częściej, czy nawet czasami rzadziej, ale faktycznie tutaj jest bardzo ważne to, żeby nasza aktywność fizyczna, nasz styl życia dobrze współgrał i żeby te zabiegi modelujące sylwetkę po prostu wpasowały się w nasz styl życia. Wtedy efekty osiągniemy fajne, wtedy będzie warto te zabiegi wykonywać, ale jeśli liczymy na to, że takie zabiegi modelujące sylwetkę po prostu zrobimy ten zabieg i będziemy wyglądać już rewelacyjnie, to tego nie osiągniemy. Teraz wracając do mojego punktu pierwszego, czyli do zabiegów, które ujędrniają skórę, które ją stymulują, które zagęszczają. I tutaj takim numerem jeden, jeśli chodzi o moje wybory, moje preferencje, to jest kwas polimlekowy, który działa tutaj spektakularnie, jeśli chodzi o efekty. Kwas polimlekowy jest to stymulator. Stymuluje naszą własną skórę do tego, żeby aktywować procesy, które później docelowo wytworzą kolagen i zwiększą tą gęstość skóry. Im skóra jest gęściejsza, tym są mniejsze takie linie oporu, ona się bardziej trzyma, nie ulega tak bardzo wpływom grawitacji i nie opada. Najbardziej lubię kwas polimlekowy, jeśli chodzi o okolice pośladków, brzucha, ale też ramion czy ud. Jeśli chodzi o pośladki, nie da efektu powiększenia pośladków, ale w odpowiednim miejscu podania, jeśli popatrzymy się na pośladek, na taką wypukłość pośladka, możemy sprawić, że ta dolna część będzie bardziej uniesiona, dlatego że nie będzie opadania tamtej skóry.
zrobi się gęściejsza, a tym samym troszkę ten pośladek, powiedzmy, tak jakby będzie wypchnięty, będzie bardziej sprężysty. Może dać taki efekt wizualny, optyczny, że będzie delikatnie większy, ale to nie będzie objętość. To będzie ta właśnie jakość, ta sprężystość. Jeśli chodzi o brzuch, to mamy takie opadającą, powiedzmy, skórę i wtedy tą skórę możemy zagęścić, że ona będzie tak jakby bardziej zebrana, czyli nie będzie taki smutny pępek, który robi taką od pępka takie miny smutne opadającej skóry, tylko będzie pępek, powiedzmy, wesoły, uśmiechnięty, bo skóra będzie bardziej naprężona. Tylko znowu, skóra. Jeśli oczekujemy od takiego zabiegu, że pozbędzie się za nas tkanki tłuszczowej, która się gromadzi na brzuchu, to tego efektu tutaj nie osiągniemy. Sam kwas polimlokowy stymuluje skórę, stymuluje komórki, które w tej skórze są, do tego, żeby ona była lepszej jakości, ale tu mówimy o jakości skóry. Czyli jeśli mamy jej za dużo i jest zbyt wiotka, co często jest na przykład u osób, które bardzo szybko schudły, bo na przykład chciały schudnąć, albo na przykład były po ciąży, ten brzuch faktycznie tak bardziej napisa. Ale tak samo ramiona. Tutaj pokażę. Robią się tutaj czasami takie obwisłe bardziej skóry. Te jak gdzieś tam, powiedzmy sobie, zrobimy, to się jest bardziej takie trzęsące i tutaj faktycznie też możemy tym kwasem polimlokowym podziałać. Tak samo okolice nad kolanami, wewnętrzne części łód, czy też nawet walka z celulitem. Tutaj ten preparat też bardzo fajnie pomoże. Alternatywą dla kwasu polimlokowego jest na przykład hydroksyapatyt wapnia. I to jest mój wybór numer 2, jeśli chodzi o okolice ciała. Bardzo fajnie działa na szyję, na dekolt. Porównując kwas polimlekowy, a hydroksyapatyt wapnia, tutaj miała, powiedzmy, tak wstępnie powiedzieć, jakie są różnice, powiedziałabym, że hydroksyapatyt wapnia będzie przy skórach bardziej cienkich. Też przy mniejszych problemach, tam gdzie trzeba tę skórę bardziej zebrać, kwas polimlekowy będzie mocniejszym, lepszym wyborem, ale tutaj znowu zależy od tego, jaką macie skórę, jaki macie organizm, jak ogólnie wszystko wygląda, ale generalnie hydroksyapatyt wapnia działa podobnie, bo też ma za zadanie tą skórę wystymulować, pobudzić, ujędrnić i zagęścić. Tutaj faktycznie pomyślałabym o takich mniejszych problemach, tam gdzie skóra jest cieńsza, ale to jest także coś, co bym bardzo chętnie wybrała i zastosowała także u siebie. Zabieg numer 3, który bardzo gorąco polecam, jeśli chodzi o jakość skóry, to jest radiofrekwencja mikroigłowa. To jest zabieg, który wykorzystuje fale elektromagnetyczne, fale radiowe, do tego, żeby wzbudzić taki mechanizm podgrzania tkanek naszej skóry i znowu ten efekt termiczny wpłynie na nasze włókienka kolagenowe, na tą stymulację skóry, na produkcję później kolagenu i wyjściowo na ujędrnienie skóry. Kiedy wykorzystać radiofrekwencję do stymulacji skóry? Tutaj powiedziałabym znowu, wszystko zależy od danej skóry. Powiedziałabym tutaj też, że takie mniejsze obszary, cieńsze skóry, mniejsze problemy z opadaniem, bardziej takie problemy z delikatną wiotkością, ścieńczeniem skóry, rozstępy, czy na brzuchu, czy na pośladkach, czy na udach, to też będą wszystkie fajne zabiegi, które klasyfikowałyby się do tego zabiegu. Nie powiedziałam tego na początku, więc powiem tutaj, że wszystkie zabiegi, które polegają na stymulacji naszej własnej skóry, nie dają efektów od razu. Na te efekty musimy poczekać, dlatego że sam ten etap wzbudzenia, pobudzenia skóry zajmuje trochę czasu. To nie jest tak, że bumy już wszystkie komórki sobie pracują, tylko muszą zostać aktywowane, muszą zacząć swoje podziały. Na te efekty czekamy kilka tygodni. Kilka tygodni, czyli jak mniej więcej 4-6 tygodni, nawet do 3 miesięcy, żeby później te wszystkie procesy były zainicjowane w skórze. A dla lepszego efektu zawsze zabiegi musimy powtórzyć. Nie jest to jednorazowy strzał, tylko faktycznie musimy zabiegi powtórzyć tak mniej więcej co 2-3 miesiące, tak bym powiedziała. I na efekty czekamy, skóra pracuje sobie cały czas. Jeśli chodzi o takie inne zabiegi na skórę, na ujędrnienie, wspomnę o dermapenie. Dermapen jest takim najmniejszym kalibrem, jeśli chodzi o tego typu zabiegi, ale na pewno ma swoje miejsce, jeśli chodzi o takie płytkie rozstępy, jakieś drobne blizny, tak żeby też tą skórę pobudzić, przeobrazić i zmniejszyć widoczność takich drobnych mankamentów, które nam przeszkadzają wizualnie w naszej skórze. Teraz przejdziemy do drugiej grupy zabiegów na ciało, czyli tej grupy zabiegów modelujących sylwetkę. Na początku na pewno muszę wspomnieć o endermologii, która ma teraz swoją złotą godzinę. Jest bardzo, bardzo, bardzo popularnym zabiegiem. Generalnie endermologia polega na takim masażu podciśnieniowym naszego ciała. Masaże bardzo fajnie działają na ciało, na ujędrnienie ciała, na twarz.
Tak dlatego też endermologia będzie miała fajne efekty, ale tutaj pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o efekty endermologii, żeby to wszystko miało sens, zabiegi trzeba powtarzać często. Często to znaczy 2 razy w tygodniu i przynajmniej 10 takich zabiegów. Czyli wychodzi nam 5 tygodni takiego intensywnego przychodzenia na zabiegi. Podkreślam to dlatego, że po pierwsze, po jednorazowym zabiegu nie będzie efektu. Będzie fajnie, będzie przyjemnie, bo sam zabieg jest fajny i przyjemny, ale nie oczekujcie efektu. Po drugie, zajmuje to faktycznie sporo czasu. Jeden zabieg to jest taka godzina samego zabiegu, do tego jeszcze dojazd. Powtórzenie zabiegu 2 razy w tygodniu przez te 5 tygodni to jest faktycznie inwestycja w Wasz czas, dlatego podejdźcie do tego rozsądnie. Żeby to nie było raz na jakiś czas, żeby to nie było raz na 2 tygodnie, bo wtedy faktycznie efektów jako takich nie będzie. I znowu, żeby efekty były fajniejsze, potrzeba też zmiany stylu życia albo podtrzymanie tego, co już mieliście, czyli wysiłek, aktywność, picie wody i do tego dopiero takie zabiegi typu endermologia. Wspominając o endermologii i o masażu podciśnieniowym, wspomnę też o takiej specjalnej głowicy, która jest na okolice twarzy, która też powoduje, że masażem możemy ujędnić skórę twarzy. Pobudzając skórę, pobudzając krążenie, faktycznie możemy sprawić, że będzie mniej opadająca. Ale tutaj znowu nie oczekujmy mega dużych efektów i znowu musimy zabiegi powtarzać bardzo często, żeby ten efekt uzyskać, ale jest to na pewno bardzo fajna alternatywa dla osób, które mają skórę dosyć cienką, które zauważają delikatne opadnięcie twarzy, a nie chcą zabiegów bardziej inwazyjnych, nie chcą nic podawać z zewnątrz, nie chcą nic podawać wytworzonego, powiedzmy, sztucznie do skóry twarzy, bo tego się jeszcze obawiają, nie są na to gotowe, albo po prostu chcą efekt taki bardziej subtelny, chcą zrobić pierwszy krok w kierunku zabiegów medycyny estetycznej, albo na przykład boją się igieł. To jest taki wybór dla takich osób. Drugim zabiegiem, który możemy także wykorzystać do modelowania sylwetki, to są na przykład zabiegi z użyciem prądów elektromagnetycznych, których zadaniem jest pobudzenie naszych komórek tłuszczowych do tego, żeby się bardziej rozbijały, czyli generalnie modelujemy tą sylwetkę, pozbywając się nadmiaru tkanki tłuszczowej. I znowu, będę to powtarzała, są to zabiegi, które mają wspierać naszą codzienność do tego, żeby nasze ciało się modelowało, przekształcało lepiej. Nie będzie to zabieg, który zrobi mega różnicę po takim jednym zabiegu. Ile potrzeba zabiegów, jeśli chodzi o prądy elektromagnetyczne? Powiedziałabym, że tak mniej więcej 6 zabiegów w odstępach 2-4 tygodniowych. Czyli znowu musimy zabiegi powtarzać. Nie jest to zabieg na raz, nie jest to zabieg nawet na 2 razy. Jest to dłuższa przygoda, a efekty obserwujemy po czasie, nie od razu. Trzeci zabieg, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki, to jest kriolipoliza. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest chyba jeden z moich faworytów. Na przykład dlatego, że może nie do końca tak jak z urządzeniami w gabinecie, ale możemy, narażając nasze własne ciało na zimno, trochę pobawić się takimi rzeczami także w domu. Tutaj mam na myśli na przykład morsowanie w zimnych temperaturach w wodzie. Nie dla każdego będzie to dobre, nie każdy lubi też zimno, ale ja Wam mogę powiedzieć, że po swoim pierwszym roku morsowania, wtedy kiedy wszyscy morsowali, czyli w pierwszym roku pandemii i faktycznie często bardzo morsowałam tutaj u siebie w Krakowie w zalewie, widziałam różnicę w jakości skóry, widziałam różnicę w sylwetce i zdecydowanie mogę powiedzieć, że to właśnie dlatego, że było wtedy to morsowanie i narażenie mojej skóry, mojego ciała na te zimne temperatury. No ale dobra, jeśli chodzi o kriolipolizę i o to działanie w gabinecie. Tak jak powiedziałam, chodzi o takie zasanie i narażenie danego obszaru ciała na działanie bardzo niskich temperatur. W ten sposób działamy na tkankę tłuszczową, ale także działamy na krążenie w skórze i faktycznie jest ten efekt takiej poprawy jakości skóry. Żeby było lepiej, zabiegi musimy powtórzyć tak mniej więcej 3 razy, co około 6 tygodni. Na efekty musimy poczekać, i czekamy na nie takie przynajmniej 2 miesiące. Jako ostatni zabieg, zabieg numer 4, powiem o zabiegu łączonym, radiofrekwencji mikroigłowej razem z ultradźwiękami. Generalnie im jest więcej połączonych zabiegów, metod działania w jednym, tym lepiej, bo jest pobudzenie skóry, pobudzenie komórek na różnych płaszczyznach. W takim wypadku przy współdziałaniu radiofrekwencji, która działa na ujędrnienie skóry, na stymulację kolagenu,
i na działanie z ultradźwiękami uzyskujemy fajniejszy efekt, jeśli chodzi o ujędrnienie i wymodelowanie sylwetki, ale tutaj tak jak zawsze, zabiegi musimy powtórzyć mniej więcej 4-6 razy, co około 6 tygodni, żeby ten efekt uzyskać fajniejszy, pełniejszy, a do tego musimy dołączyć także podtrzymanie dobrych nawyków, jeśli chodzi o nasze życie. To by było na tyle, jeśli chodzi o taką główną grupę zabiegów ujędrniających nasze ciało. Wspomnę jeszcze tutaj na sam koniec o chirurgii. Nie bójmy się chirurgii. Czasami jest tak, że faktycznie jest to nawet nie taka droga na skróty, ale faktycznie uzyskanie fajniejszego, lepszego wizualnie i trwalszego efektu niż zabiegi na ciało modelujące sylwetkę. Zabiegi na ciało możemy stosować wtedy, kiedy nasz problem nie jest bardzo duży, nie jest bardzo obszerny. Ale jeśli mamy dużo tkanki tłuszczowej, to takie bawienie się w lipolizę, czyli lipolizę, modelowanie, nie przyniesie fajnego efektu. Wtedy faktycznie pójdźmy ten krok dalej, pomyślmy o tej liposukcji, o takim zabiegu już bardziej chirurgicznym. Tak samo jeśli chodzi o liftingi, czy na przykład jeśli chodzi o brzuch i tą duży nawis skóry brzucha, jeśli faktycznie ona jest bardzo, bardzo taka obwiśnięta, o plastykę powłok brzucha, nie bójmy się tego, dlatego że faktycznie efekty będą trwalsze, będą lepsze, też będą szybciej, a to też jest taki plus, o którym warto powiedzieć, że warto jest po prostu, może nie na skróty, ale po prostu pójść po rzeczy większego, lepszego kalibru na już na raz. Bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście ze mną do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że miło Wam się go słuchało. Jeśli chcecie posłuchać więcej na temat kwasu półmlekowego, zapraszam Was do dedykowanego filmiku, który nagrałam, który znajdziecie tutaj. Zachęcam gorąco. Bądźcie ze mną dłużej, subskrybujcie kanał. Dzięki wielkie jeszcze raz. Buziaki, pa!